rajdem karkonoskim wiążą się dobre wspomnienia, to się udało walczyć pierwsze podium w RSMP. Tak, dokładnie. I byłoby fantastycznie móc powtórzyć ten wynik, ale tak naprawdę ważne jest to, żeby dobrym tempem jechać do mety. Myślę, że wynik wtedy sam się znajdzie i to będziemy się starali robić. Jesteśmy dosyć dobrze przygotowani, mamy wszystkie potrzebne opony, samochód jest fantastyczny, mamy wszystkie potrzebne części i zrobiliśmy sporo kilometrów przed rajdem, także raczej nie powinno nas nic zaskoczyć. No i co, konfiguracja jest super, odcinki są rewelacyjne. Nie za dużo dziur? Nie, właśnie dopracowaliśmy troszeczkę to wieszenie i dziury nam już nie straszne, także nie ma właśnie dziur. No, są takie naturalne dla tego regionu i dla polskich OS-ów nierówności, ale to nie są jakieś takie dziury, które by nas przerażały. No, jest trochę równych partii, jest trochę wybijających partii. Gdyby były same równe, to była nuda. To jeden z rajdów, który bardziej lubisz w kalendarzu, czy mniej? Bardzo lubię. Jak się plasuje? Bardzo. Jest absolutnie w czołówce. Było. Właściwie prawie najbardziej go lubię.